Też bym chciała. A, i my tu chyba ten... Ja zjadłam czekoladki przed tym. A ja mleko z płatkami. O! Tu się chyba będzie dało, słuchaj, do tego sekretu dostać, wiesz? Ale to na ten daszek mam skoczyć? Tak mi się wydaje i rączkami na lewo. Ale to będzie się dało przejść? Tak? Da się, no bo to są takie delikatne te skosy jakby. Okej. Okay. Ludzie się mają dobrze, bo jak się oglądają, to sobie mogą pójść do kuchni i coś zrobić, przynieść. Dokładnie. A nam to kto zrobi? A nam to kto zrobi, no właśnie. Muszę zatrudnić taką asystentkę. O Bociu. Aha, no faktycznie, tu trzeba, ale to idziemy tu po ten sekret, czy jeszcze gdzie indziej? Poszedłem po sekret, a tam się jeszcze dało gdzie indziej? No właśnie nie jestem pewna, ale to... Bosiu, ja tam nie zdążyłem się rozejrzeć, w sumie od razu poleciałem na ten sekret. Ała, jeszcze cały czas się obijam gdzieś. Ale jak teraz zeskoczę, to stracę życie w sumie. Aha, super, trafiłam po prostu w dziurę pomiędzy balkonem z sekretem, a... Nie. O Boże, to muszę tam była czas. Jedna minimalna dziurka. Oczywiście musiałam w nią trafić. A co chcesz? Mike, chciałbym teraz na przykład... czekajcie, na co ja mam ochotę? Na pierogi. O, pierogi. Ja bym chciała spaghetti. Ale... Ja mam zawsze ochotę bolognese? Na spaghetti. Czy carbonara? Czy jakieś nie, takie... bolognese. Nie lubię carbonary okay. W ogóle. Jakbym mogła, to bym wam zrobiła. Winstona sobie zatrudnijcie. Boże, mam piksel życia. Po zejściu stąd. Hefty snacks w ogóle, jak to się nazywa. A poczekaj, bo po co ja tu wlazłem jeszcze raz? No nie wiem, chciałeś chyba sprawdzić. A, no to moim zdaniem się nie dam. Dobra. Tylko tam są jakieś szyby na górze do rozwalania. Widzę to. Ale to... Ale jak się tam dostać? Wiesz co, z tego samochodu chyba, co ja mówiłam. Z tego drugiego? Tak, z tego drugiego. Chociaż z tego pierwszego też jego przesuniesz sobie dobrze, to skoczysz. Bo tu jest takie... taki... Boże... słup, że tak powiem, na środku. Z wodą dookoła. Aha, że tam trzeba... Okej. Okay. A byłeś za tym, za tymi skrzynkami, z tym bałwankiem tam? Nie, znaczy zerkałem tam, ale nie wchodziłem tam głębiej. Bo zawołałaś mnie tam do siebie. Aha, i tam no pobiegłem tak. Do ciebie wtedy. Ja luknę tylko, czy coś czasem leży? Nie leży. Nic nie ma. Nie mogłeś się jeszcze z sekretu po daszku przesunąć na lewo? No, dałoby tam radę w sumie to zrobić chyba. Znaczy mogę spróbować się tam, że tak powiem, wczytać. O ile mam tu save'a, mam tu save'a. Czy ja zebrałem ten sekret? Zebrałem. No można tu chyba. Matko, to jest... Przetestujmy ale to. Ale tutaj do tych szyb to chyba się słup... Nie da to... Ha, dajcie spokój z tym jedzeniem. Tutaj. Fajnie, że jesteśmy razem i fajnie się bawimy. Dokładnie, Agnieszka. Fucking bitchen. Szybka kanapka i już jestem mniam-mniam smacznego. Nawet nie pytam, co tam dobrego macie. Już lepiej nie wiedzieć. Jak mi dobrze zapłacisz, to ci mogę gotować. Po szkole jestem, doświadczenie mam. Wow. I będziesz wysyłać do paczkomatu. O jest. Ale to takie, wiesz, musisz bardziej, wiesz, zakonserwować to dobrze wszystko. No. Żeby to było zdatne do zjedzenia potem. Wiesz co, no z tego daszku tu nic za bardzo się nie da. Kumpradek. No ja doszłam do ten, do tych szyb. Dobra, to ja sobie loaduję. I wracam na ten samochód. Przesunę z tego jeszcze raz. Tu jest jakiś... wykrzyknik. Pakowane próżniowo. Aha. Wykrzyknik tam jest? Pieniądze! Okradliśmy kogoś. Nie, ale to do czego te pieniądze? Tam był żebrak na samym początku gry. Był żebrak? Tak! Zaraz przy tej kawiarni. Trzeba mu będzie dać. Bigos z paczkomatu. Słoik jak prawdziwy słoik. A ja dostaję bardzo często słoiki od mamy, jak jeżdżę do domu. No dobra, czyli... Aha, bo tu można na łapkach. Tak, tak, na łapkach. I na lewo. Mhm. Bo da się na prawo też tam skakać, nie? No, tylko... Dźwignię naścienną widzę na murze, spoko. O Boże.
To mamy wracać tam z powrotem. Chyba tak, na górę znów. No chyba, że tą kasę najpierw, ale może jakoś nie, no może, no, zróbmy wszystko w jednym miejscu. A widzę ten wykrzyknik, ale to jest akurat fajny motyw, ja tego nie widziałem w customach tych wykrzykników chyba. No ja też nie, ale no to pewnie dlatego, żeby właśnie łatwiej było znaleźć przedmioty. No, w tak dużych lokacjach, nie? No, bo taki to byłby pixel hunting. No tych nłonek, co w ogóle ja ledwo je tu widzę na tym. No, a faktycznie jest tam dźwignia jakaś dalej. Eurasy w ogóle to są hit. A z jakiegoś okna tu innego się nie da wyskoczyć gdzieś po sekret, na przykład z tego pomieszczenia, patrzyłaś? Nie wiem, nie patrzyłam. Okej, to ja znaczy, tak... bo ciężko mi było wyskoczyć w jakieś inne okno w ogóle, bo tam te kanapy trochę. Nie, no masakra, mi to w ogóle przeszkadza wszystko, no. No, więc ja nie wiem. W sumie to jest to do ogarnięcia, bo wprowadzają paczkomaty z chłodnią. Boże! O! Nie słyszałem o tym. Ja też nie. Nie dawajcie kasy żebrakowi, bo kupi browara, a nie jedzenie. Ja mogę tu się złapać? Ej, ona nie chce mi się tego złapać, co za dziołcha. Co ona robi? Możesz się tego złapać? Nie, no muszę zejść na dół. I na tych skrzynkach tutaj nic nie było, nie? Nie, nie widziałam. Dobra. To wspinam się jeszcze raz na górę. Czekaj, pójdę tylko dalej. Ile mamy sekretów tak swoją drogą? Nie wiem. 7 na 14, połowę mamy już. A my w ogóle jeszcze nie byliśmy w bibliotece. No! To jest najlepsze, słuchajcie. Godzina 15 streama, a my nie byliśmy jeszcze w bibliotece. Nie, może się nie da tam dostać. Czaisz to? Gdzie mam zapis? Nie, no nie zapisałem chyba. Dobra, kliknęłam dźwignię. I co się otworzyło? Cholera wie, co się otworzyło. O, będzie można zwłoki wysyłać. Boże. O, matko. Masakra. To tak jakby tu blisko coś kliknęło. Zresztą ja mieszkam pod Warszawą, niedaleko od ciebie. A, no to wiesz, to nawet paczkomaty nie będą potrzebne. I zapłata w naturze. Aha. Jezu, jakie propozycje. Jeśli dowiedziałam, jak chciałam zamówić lody kraftowe, ale się nie udało, bo nie było paczkomatów właśnie. O. Jezus, Maria, nie mogę, no. No i spadłem, no nie doskoczyłem tam, no. No i od początku te balkony dostanę szału. O nie! A to podobno ty zapisujesz często. No, zapisuję zajebiście. Teraz się skupiłem na Aleksie, bo mi takie propozycje wysyła. To podziękuję, wyślę Ani dobre spaghetti. O! No doskocz tam! No a tu się bramka otworzyła! Boże, tu jest jakiś świąteczny market! Nie, nie mogę. Nie mogę tego zrobić, wiesz? Którego? No nie mogę przeskoczyć tam. Ale to z balkonu do... Z balkonu na tą taką platformę przy kościół... Znaczy przy tych dźwigniach, ale dobra, już mam. Ale tu nie da się jeszcze gdzieś indziej? No, rozglądałam się, ale nie widzę za bardzo. Poczekaj, zaraz więc to oblukam. Zobacz. Zanim ten dźwignię posunę. No, bramka na dole się otworzyła do jakiegoś Christmas market. Da się ich jeszcze dalej za dźwignię jak coś. Aha. Ale poczekaj, zaraz ci powiem, czy tu jest jakiś sekret, czy co tu jest? Da się tam chyba skoczyć. Skoro się da, to przypuszczam, że coś tam jest. Znaczy da się teraz na rączkach przesuwać jeszcze dalej. Kurde, ale zaś ja będę musiał chyba znowu potem wrócić jeszcze i ten dźwignię machnąć. No właśnie. Masakra. No dobra, zobaczę najpierw, co tu jest, mam zapis jak coś. Aha, i tu na taki balkonik mogę się spuścić. I z tego balkoniku tu do góry chyba. No, tu gdzieś to prowadzi, chyba sekret, wiesz. No nie, nie mogę. Ja już najwyżej to oleję. Nie chcesz pokazać? Wskakiwać. Chcę się tam skakać. No rozumiem. Dobra, jest. Ledwo tam doskoczyłem, ale spoko. W naturze, czyli kilo jabłek. No, no. Będzie miała na barsz czerwony. Jezu. Przez wasze jedzenia poszłam opędzlować szafkę, ale nic tam fajnego nie ma. O Jezu, najgorzej. O, też tak często mam. No, mam ten sekret. No, ale teraz muszę się wrócić i jeszcze raz tam skoczyć. Boże, ale to masakra jest. No, z tymi powratami akurat tak. No, ale wiesz, no też nie musisz tego robić. No, no, tak. Jak chcesz, to już możesz tam ogarnieć sobie, nie? Znaczy, nie musisz no, czekać. Patrzę sobie tutaj.
Ale fajny ten markecik? Znaczy, bo tu jakby jest jeszcze przed nim taka, nie wiem, co to jest, jeziorko, jakieś wodospady, jakieś ławeczki. Ja kiedykolwiek cię spotkam na ulicy, to będę wiedzieć, żeby iść w drugą stronę. No, Torgusa, to niebezpiecznie. Słucham? Ani już się widzieliśmy kilka razy i żyjesz. No, no, bo ja jestem sławna, jakbym ja zniknęła, to wiesz. No dobra, lecę z tą dźwigienką. Ale fontanna jest na tyle ciepła, że Lara może się w niej kąpać. I gdzie to się otworzyło? No tam właśnie... Za mną? Nie. No, za tobą. Taka, a za mną, taka dobra. Bramka a jeszcze chcę zobaczyć, bo tu jakby do tej wody można wskoczyć, bo jest taka barierka rozwalona. Czy tu coś jest w tej wodzie? Ja zapalę sobie flarę pierwszy raz. A co tam? Nie no, ale nie ma tego wykrzyknika, więc bez sensu. Lara to tym swoim strojem ogrzewa nawet lodowatą wodę. Dobra, idę tutaj. No to jest śmietnik. Jezu, jaka muzyczka się tu włącza. No, głośna bardzo. No, ale słuchaj, poszłaś tu w prawo, lewo, czy...? Poszłam na lewo. Ale znalazłaś tu coś? Aha, dobra, to idę na prawo. No. Jest kosz do przesuwania. Śmietnik w sensie. No tak. Coś za nim jest, bo też? No właśnie chcę zobaczyć. Czy coś tu jest? Nie. No bo te niektóre śmieci to w ogóle nie wiadomo po co. Nie wiadomo po co i dlaczego. Tu kolejny śmietnik, ale tu jest no, takie wejście i jeszcze kolejny śmietnik. Bo... A to wygląda jakby ten blok też się przesuwał. Tam na górze widzę jakąś taką wyrwę, ale to nam jakby trzeba było od góry skakać. Nie, tu też nic nie ma. Kurde, my ten łom musimy zdobyć, nie? Pamiętasz? On był tam do użycia przy klubie. Tak. A tu są też jakieś skrzynki. O, tu się da po takich zielonych wskakiwać na górę. Mhm. Takie zielone skrzynki. Jak ja to mam rozwalić? To też jest pozamykane. Nie, ja tego nie rozwalę tak. Tu klapa taka jest jakby, która mi uniemożliwia dostanie się dalej. No to tu nic nie zrobię. Aha, to nie mam skakać. Nie, 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 nie. To Lara robi w customie, posuwa śmietnik. No w ten, The Longest Journey też April posuwa dużo ale... śmietników. Tu jest sekret, tylko z drugiej strony jakby. Tam jakby na lewo jakbyś, tak tam gdzie ty byłaś chyba. No to może tam się, aha faktycznie. Widzisz to? Ja nie widziałam tego z tamtej strony. To idziemy tam. Ale tam się nie da dostać. Nie da się? Jak się tam dostaniesz? Tam też jest zablokowane. O, tak samo jak tu? Mhm. A tam, bo ja widzę skrzynki tylko, nie? Nie, aha, czyli ewentualnie... Jest zablokowane kratkami takimi czarnymi. Ewentualnie od góry. Wydaje mi się, no już prędzej od góry. Chyba, że tu jakoś to przeskoczyć, ale nie wydaje mi się, że ona to przeskoczy. Nie. Dobra, ale słuchaj, teraz wchodzę na takie kopułki tutaj. Aha. Obok. Takie no... Nie wiem, co to jest, jak to nazwać. I tu da się przeskoczyć jakby taką kratkę. Tam jest woda, widzę. Da się to przeskoczyć? Nie. Ale nieważne. Nie musisz mnie słuchać. Tak tu się nic chyba nie da zrobić. No, nie da się, dobra. Okej. Okay. To co, to idziemy to na market. Market. Dobra. Mhm. Jeszcze pobiegnę tam, gdzie ty na chwilę byłaś. No, masz zobaczyć. To w sumie tu w tej wodzie też można by było popływać. A tu? Okej, okay, a tu? Aha, tego ale by tu się są nie prądy. Dało. Do tyłu na przykład. Są prądy. Aniu, tam gdzie ty byłaś, skoczyłem na górę gdzieś. Byłaś tak? Tu? No. Aha. I widzę sekret stąd. Dobra. Chyba, że nie chcesz go. Nie no, mogę iść. Chociaż nie wiem, czy jest sens, ale... Takie schodki są do góry. Takie podwyższenie się wchodzi. Aha. Tam gdzie ty byłaś, takie podwyższenie jest, nie? Ale tu z taką białą kobitą? Jakaś? Tak, tak. I właśnie wchodzisz naprzeciwko tej kobity na taką pochylnię do góry.
I odskakujesz z tego do tyłu. Wiesz, o co chodzi? Tak, o mój Boże. No, i teraz tu są balkony. No i spadłem. Spadłem. Czy ja zapisałem? Super. Ja, ale... Tak z ciekawości, czy ktoś już ma ubraną choinkę? Ja jeszcze nie. Nie, ja zawsze przed świętami. Ja w ogóle nie lubię ubierać choinki. No ja ostatnio też nie bardzo. W sensie ja bym lubiła, gdybym miała jakieś fajne ozdoby, takie jakieś tematyczne na przykład albo coś, ale ja mam stare ozdoby takie, wiecie. Ja też mam starocia. A raczej nic ciekawego tam nie ma. Nie, jeszcze nie, ale niedługo chyba ubiorę. Ja jeszcze nie. W firmie założyłam światełka, ale to co innego. No w firmie już mam taką. Ale to ta choinka jest taka, wiecie, miniaturowa, że ją się stawia i tyle. Nie, no nie mogę tam skoczyć. No ja wskoczyłam, już jestem przy sekrecie. Taką dziurkę? No, a jestem przy sekrecie. Daj spokój, sobie lepiej z Dead Wishem poradziła niż ja. No na pewno. No tak. Dobra, dobra, mam ten a tu swój. Się dalej gdzieś idzie, czy co to jest? No tam jest taka jeszcze dalej jakby dziurka. No jest, ale nie wiem. Ja nie lubię rozbierać choinki. Dobrze, że dodałaś, Kalisia, choinki. Nie wiem, czy tu się da. Tutaj się można, tu jest kawałek balkonika. No, jestem na tym kawałku balkonika, ale nic mi to nie dało. Chyba. No właśnie. Dobra, to chyba nikąd nie prowadzi. Dobra, jeszcze tutaj do końca pójdę zobaczyć. Tak, tak, tu też jest tak samo. A tu nie ma to właśnie miało tak brzmieć. Ja bardzo lubię ubierać, ale właśnie rozbierać gorzej. Ale wy macie na przykład sztuczną, czy taką prawdziwą macie choinkę u siebie w domu? Bo ja na przykład mam sztuczną u siebie. No, ja też mam sztuczną. A tu się da nurkować coś w tej wodzie? W tej fontannie tutaj? Wiesz co, no, znaczy, no da się, ale tam nic nie ma chyba. Nic nie było, dobra, okej. Okay. Chyba. No spoko, ufam ci. Nie musimy mieć tych wszystkich sekretów. Ja zawsze ubieram 8 grudnia, bo taki był zwyczaj, jak mieszkałam we Włoszech. I w sumie tak mi zostało, okej. Okay. No mam kastankę. No. U mnie w pracy też już jest piękna, ogromna choinka z bordowymi bombkami. Ja też sztuczna, bo świeża szybko pada. Może przy tym opada. Poza tym dużo sprzątanie jest po świeżej. No, chociaż ładnie pachnie. O, wykrzyknik jest przy tym kolesiu. It's so exquisite. I only sell the best. Sure. Znowu how much? So no. Much? Oh, this can't be bought with money. A, on nie chce za pieniądze. What do you want, salesman? Clever girl. O Boże. Yummiest thing ever? Musimy mu przynieść jakiś smakołyk, tak? No. But dobrze, że coś takiego. Święta są. Żanis mu damy. Tak. To będzie na jego smakołyk. Kukiereczek. Whatever it is. O Boże, no i kolejny questik dostaliśmy. O, chyba. Ja wolę. Ej, ona powiedziała coś przy tych automatach. They don't seem to be working, czyli jakby nie działają te automaty. Dziwne to było. Sorry. Jezu, ale jaki klimacik tu jest, no. Mam kolejną cutscenkę. No ja mam notatkę jakąś. No notatkę, w sensie, że ona ją czyta, no. No. Że jakby zamknęła, tak? Ta osoba, no. Ten sklepik i gdzieś jest niedaleko, tak? Surrounding areas. No, chyba tak. Ale tu mam jeszcze wykrzyknik jeden przy takim Mikołaju jakby. Obok zaraz. Ona chce mu monety dać! Ej, faktycznie. Kliknąłem kontrol przy nim. Daję mu monety. O, to ja myślałam, że żebrakowi. A widzisz? I on mi dał jakiś... Może lody? Kawę? Kawa? Nie wiem, co tam było. To jest combo desert. A może tamtemu trzeba dać. Idę do tamtego. No. Kit. No dobrze, tą kasę zdobyliśmy. To jest śmiesznie, że w tym samym miejscu. Ale nie, nie chce on tego. Nie? Nie, nie, nie. Chyba, że tą kawę żebrakowi na przykład teraz. No żeby chyba, go, że tak. Wiesz, żeby mu sprawić ciepełko. Ciepełko. Chociaż na widok tej Lary w tej kiecyszu od razu powinno mu się podnieść. O Boże, znaczy, święta ciepło. Są! Ciepło, znaczy być. Przed święta, ale no. Ja zawsze miałam prawdziwą, dopóki nie zobaczyłam
O Jezu, coś mi się mignęło tu. O, dopóki nie zobaczyłem, jak chodzą po niej jakieś robale. O Boże. O nie. No ja nie lubię ubierać. A najlepsze są, słuchajcie, dla mnie... znaczy, ubieranie choinki jak zaczyna się od lampek, nie? Po prostu rozwala mnie to, że moja mama na przykład ma 10 pudełek tych lampek i ona na przykład tych popsutych nie wywala, nie? I aha. Potem zgaduj z gadula, które są ok. A najbardziej mnie rozwala to, jak słuchajcie, się podłączy do prądu te lampki, zanim się jeszcze zawiesi na choince i one wszystkie działają, nie? Po czym, jak je założycie na choinkę, to nagle okazuje się, że ups, nie działa! I musicie znajdować, która żaróweczka, światełko padło, nie? Ej, wspiąłem się na dach. Ja tego. Też się wspięłam i widzę w ogóle zieloną skrzynkę z jakimś urwanym tym fragmentem i tam chyba coś jest. No widzę, ale można wyjść chyba tu na górę. Boże, koleś do nas krzyczy, że zejdź z dachu. Aha. A faktycznie. Ten griseller. O Boże. Tam coś jest, tak jakby wyżej można było wejść. No jestem teraz na dachu. I stąd sekret zdobędziemy tamten. Aha. O Boże, jaka muzyka się włączyła. Ja pikole. Masakra, jaka muza. Ale to jest kolczatka wszędzie, jak ja mam to przeskoczyć? Wow, jakbyśmy w jakiejś bazie wojskowej byli. No, a czekaj, to ogrodzenie może da się tu przeskoczyć. No da się. Boże, to jest mnóstwo skrzynek do rozwalenia. I jest apteczka. Są w sumie dwie apteczki, jedna mała, druga duża. I jest dźwignia. Taka czerwona. No, widzę właśnie, coś tam jest. Dobrze, że nie na łom. No. Coś się zadziało, coś się zatrzęsło, ale nie wiem do końca. Na razie mam apteczkę. Dużą, małą. Skąd ja to znam z tymi łapkami? Mam ten komfort, że mieszkam w domu jednorodzinnym, więc mogę wybierać, czy żywa, czy sztuczna. No, rozumiem. Baza wojskowa i kościelna muza, ciekawie. Ja się tak zabiję? Nie, uff, całe szczęście. No bo jak pierwsze dźwięki usłyszałam, to mi się skojarzyło z bazą wojskową. Tu się obniżył blok chyba, także jak żeśmy się wspinali, tak mi się wydaje. A, czyli mamy wrócić na market, czy...? Nie. Na, tutaj jak się żeśmy wspinali, nie, to jak się wspinaliśmy, to jakby taka kolumna duża była. A teraz ta kolumna się obsunęła i można przeskoczyć na taki kolejny balkonik, na taką kolejną kolumnę. Zaraz to zobaczysz, z tego dachu tam. Okej, dziękuję. No da się gdzieś tu skakać. W stronę tej dziury się skieruj. Tam co się wchodziło tą drabinką, nie? No masakra, tu się skacze cały czas. To do sekretu będzie na bank. Tu coś widzę do sekretu, ale to... Ale tu mi się nic nie obniżyło, to ja nie wiem. A masz... jesteś przy tej dziurce, co z nią wchodziliśmy? No. No, to na wprost jak ją przeskoczysz, to tu się obniżyło. A że... Aha, rozumiesz, tu była kolumna wcześniej, aha. A teraz możesz przeskoczyć tam na taki balkonik następny. Okej, rozumiem. Mój psiak też przyszedł was oglądać, wow. Jezu, chciałbym mieć swojego pieska. Flip, flip, ale nie mogę mieć. Może kiedyś. No może kiedyś, tak, ale na razie to bez sensu, jakby miał siedzieć, wiecie, 8 godzin sam w mieszkaniu, kiedy no, ja jestem tak. W pracy, to bez sensu. To nie? Jest najgorzej. No. O Jezus. Źle wycelowałem. Przepiękny ten custom i ta wodzianka z tych budowli miodzio. No mi się też mega podoba. Mi się też mega podoba. No i teraz znowu jest, słuchaj, albo po sekret zeskoczymy, a nie, będzie się dało chyba wrócić. Dobra, uff. Proszę. Pomyślałem, że będę musiał tą samą drogę powtarzać, jak zejdę po sekret, nie? Ale chyba jednak nie. Dobra, podnoś no, go. Jak ja mam tu przeskoczyć niby to? Nie wiem, czy ona się nadaje do kościoła w takim stroju. No fuck! W takim stroju niekoniecznie. Ja chcę kota, ale też nie mogę mieć. No, smuteczek. Ale może kiedyś się uda i tobie, i mnie. No. A tu coś leży. Chyba, czy nie? Leży? Nie, nie leży. Boże, już mi się zlewa wszystko.
Spoczko, spoczko. A ile aha. mamy tych sekretów w ogóle już? 10. Boże, jeszcze 4 sekrety, słuchaj. No to ty będziesz miał najwyżej. No ty masz... Aha, bo ty nie masz tego jednego. Mniej. A to już zawsze możesz go sobie zdobyć przecież. Jakby nie masz zamkniętej drogi do jego... Nie, spadłam. Boże. Jezu, ale dobrze, że się mogę cofnąć. Nie spadłam na sam dół. Oj tam w kościele przyzwyczajeni. Prawidłowo, ja też dopóki będę pracować, nie będę brała pieska bez sensu, żeby tyle sam siedział w domu. No. Jezu, ale dziwnie prowadzi ta ścieżka, jeszcze te kamery zmieniające się. No, tak, to prawda. Boże, to... Znowu 5 lat będziemy szli tą ścieżką po sekret. Właśnie. Tak to wygląda. I już w sumie widzę ten sekret kolejny, tam skrzyneczkę taką na parapecie jakby. Ja takim. Już widziałam wcześniej to nawet. Tak? Z innej strony. A widzisz. Jakby. Ale piękna jest ta Lara, boże, jak ona pięknie wygląda w tym stroju. No. I ta czapeczka. Fajnie, że w ogóle jest taka klasyczna, bo te klasyczne teraz rzadko są gdzieś w customach wykorzystywane. Zazwyczaj te nowoczesne Lary. Znaczy mogłabym mieć, ale osoba, z którą mieszkam, ma alergię, więc dopóki nie zamieszkam sama lub z osobą, która nie ma alergii, to wiadomo. No. Mi się tak trafiło, że nie mam alergii na nic. No, ja na szczęście też nie. Chociaż mam wrażenie, że... Może tak. Kiedyś nie miałam alergii na nic, teraz mam wrażenie, że coraz więcej łapię po drodze jakichś dziwnych rzeczy. Jakieś proszki, nieproszki, na przykład do prania. Rozumiem. Jakieś wysypki potem mam. No to mnie całe szczęście to omija. Kurde, nie wiem gdzie mam iść, powiem ci. Aha, bo tu jest sekret. Ja nie wiem, bo ja gdzieś... Ja nie skoczę. Ja idę ale cały czas dupa. Ścieżką, ale... Ale dupa. Chyba, że ja z tego mam się zsunąć tu jakoś. Nie, wspinam się na razie. Oh my godness. Tylko czy ja się wrócę teraz tą samą drogą tam? Nie no, nie wrócę się, ale shit. Tam jeszcze była chyba i druga odnoga. Aha, bo tutaj jest na prawo. Tak, a ja poszedłem na wprost tam ty, dalej. A ty poszedłeś tam na wprost. No i tu jest sekret i tu się nie da wrócić, więc będę musiał całą tą drogę od początku. No ja pitole. No, masa. Chyba, że sprawdź może, co tam jest na prawo, bo może tam nie jest sekret, tylko droga ta pełnoprawna, wiesz o co chodzi? No, pewnie tak, bo tam mi się wydaje, że to do dźwigni będzie prowadziło. No to super, to ja muszę teraz to od nowa. Dobra, ja to zrobię. Dla was, widzów, będzie dłużej live trwał. Wszystko dla was, słuchajcie. Może tędy by się dało wrócić i po sekret później iść. Może, na przykład. Masz rację. No ale już zeskoczyłem. Jest jakaś... Czekaj, bo ja tu nawet nie wiem, jak mam zejść w miarę logicznie. Mogłabyś się złapać tego? Nie. Ja jestem alergikiem, ale na szczęście nie na zwierzęta. Mi, słuchajcie, wyszło kiedyś, bo... Kiedyś, no rok temu sobie robiłem takie testy. I wyszło mi, słuchajcie, ale tak minimalnie, że mam jakby niby alergię na konia, na sierść konia, nie? O matko. Ale ona, ta babeczka mi powiedziała, że to tak minimalnie wyszło, że mogłaby nawet tego nie zapisywać w tych wynikach, wiecie o co chodzi? Więc powiedziała, że mam uznać, że nie mam alergii na nic. Że to powiedziała, że to jest takie minimalne, takie jakieś tam zaczerwienienie jej wyszło, nie? Ale takie mini. No. Ta dźwignia jest ogólnie do klapy i dzięki czemu możemy tu wejść z powrotem. Aha, czyli ty możesz sobie teraz ten sekret zdobyć. Wydaje mi się, że tak. I będę mogła wrócić po prostu tą klapą, bo tam jest jeszcze wyżej okno i wydaje mi się, że w to okno trzeba wskoczyć. Dobra, ja już wracam tą samą drogą, nieważne. Ale to w sumie nie wiem, jej tak nie ma sensu, żebym brała, bo nawet jak zdobędę wszystkie inne, to nie mam tego jednego, więc w sumie bez sensu. No ale ten jeden to był tam przy tym kościółku. To byś ty tam weszła i byś zdobyła, no. No dobra. Bo ty nie poszłaś tam, gdzie ta dźwignia naścienna była, ale tam nie było trudnych skoków. To tak w miarę szybko powinnaś ogarnąć. No tylko powiem ci, że kurczę, żeby skoczyć z powrotem na te mosty, to tak nie wychodzi za bardzo. Aha, czyli nie mów, że też musisz dookoła. Nie wiem, czy też nie będę... Ale masakra. A czekaj, ty tu skoczyłaś na takie klapy? Z góry? Tak, znaczy tam niżej zeskoczyłam do dźwigni. Okej, dobra, czyli tu na wprost i to jest taka drabinka w dół.
Kurde, nie da się tam wskoczyć z powrotem. Ale tam jest okno jeszcze takie do rozwalenia. No wiem właśnie, dlatego jakby ta dźwignia nam otwiera powrót na dół. Aha! Czy tam rozumiem. Z dołu do góry, nie? Żebyśmy mieli łatwiejsze. Ale poczekaj, dlaczego ja tą kra... Nie. Odklikaj mi. O, teraz się udało. Bo ja chcę sekret najpierw... Wzięłaś tu sekret w ogóle? Weź odciągnij który? Sobie tę dźwignię, bo jak masz te klapy podniesione, to możesz dojść do sekretu. Ale to ja robiłaś najpierw to? Idę po ten, który ty zdobyłeś. Dobra, okej. Okay. Bo tak to się nie będę wracać. Dobra, okej. Okay. Ale tu się nie da, jak tu iść? A gdzie ty poszłaś? Tam do końca, na końcu jesteś. To teraz po skosie z tej beznadziejnej kamery, którą masz. Aha, super. Musisz na tą pochylnię wycelować. Widzę, no. No. Podetwisz, powinieneś wiedzieć, jak lewitować między teksturami. O Jezu. Znaczy, tam nie było do końca lewitowanie, to było takie, wiecie, przedłużanie skoków tunnel jumpami, nie? No to przykro mi, stadniny nie będzie. Te podwyższenia kojarzą mi się strasznie z cysterną. Ej, coś w tym jest, Kalisia. No, prawda. To prawda, masz rację. Dobra, mam sekret. Teraz... Tą samą drogą musisz, nie? No właśnie chcę zejść, tylko chcę... Tak po skosie ja tam skoczyłem sobie, trochę skróciłem sobie ten powrót. Tak po skosie na taki balkonik tam niżej. Bo ja sobie te klapy otworzyłam, chcę wrócić z tymi klapami. A, bo ty teraz dołem wrócisz. No tak, zapomniałem o tym, że ty masz te klapy otwarte. Tylko nie pamiętam, co to zaś było. Po prawej stronie. No. Jak się wchodziło do tego marketu, kurde, do tego marketu na prawo. Blokujesz jakieś kamyczki. Mamy no. Super znowu ten. Animację Lary, jak się wspina po tej drabince skośnej. Mm. Lubię zwierzaki, ale nie w domu. Ale jak kłóciła się kocica u mojego Tomka i córa mnie naciskała, to się w końcu chyba miało być. Zgodziłam i wzięłam kotka, który był inny niż wszystkie i najmniejszy, i się zgodziłam. Jest z nami już prawie 2 lata. Jest już jak członek rodziny i śpi teraz w mojej pościeli i uwielbia moją Tosię. No. A to tak jest czasami, że się zmienia komuś, nie? Że ktoś mówi nie, a potem jak już dostaje, znaczy, nie wiem, ma styczność z tym zwierzątkiem, to go kocha jak, wiecie. Jakby jak to było... członka rodziny. Dokładnie. Jak dzidzie taką małą. Dobra, to teraz mam te klapy z powrotem. Może i po drugi sabatu. Sekret? Mówisz? O ja, Picole, tak, możesz tam pójść. Od razu ci powiem, że w to okno nie ma sensu iść. Aha. Zestrzeliłem to okno. Tu jest komputer na dyskietkę. O Boże. A my nie mamy tego. No dobra, więc ale tak. To te klapy i tak warto sobie zostawić, żeby już nie łazić tą... Tak, żeby były obniżone, tak. Mhm. I tylko weź sobie ten sekret. No, najpierw, biorę, nie? Idę. On jest tam easy. Ja, Picole, nie mamy karty jakieś, albo jakieś dyskietki, wiesz, jakieś dysku, coś w tym stylu. No to daj ta spokój. Boże, w ogóle to jest dla mnie kosmos, że gdzie nie pójdziemy, tam czegoś nam brakuje. Tak, my tylko zdobywamy, słuchajcie, te sekrety. Tak naprawdę. Nic innego nie robimy. No, tylko może trzeba było iść do tej biblioteki rąbanej. Może... O, poczekaj, jak teraz się wróciłem na dół, to pójdę do tego bezdomnego, spróbuję mu tą kawę dać. Dobra, tylko ja bym zaskoczyła do toalety. Dobra, to czekaj, tylko to może inaczej, to zanim tam pójdę, to zejdźmy na dół, żebyśmy w tym samym miejscu skończyli. Przed tym marketem stoję. Dobra, to już tam idę. Przed marketem głową jakby do wyjścia i zrobimy sobie faktycznie przerwę. Na siku. Nachlałam wody. No ja w sumie aż tak dużo nie piłem, ale wasze zdrowie, żeby nie było, świątecznie jest w końcu. Dobra. Jestem, stoję. W ogóle jak się nie ruszasz, to tak kamera fajnie ją pokazuje dookoła. No tak, to prawda. No dobra, walnę sobie zapis, dobra. I słuchajcie, robimy krótką przerwę.